Jakie odniesłości? Padł mi telefon. Żuba? Ale już jesteśmy. Nie. Leśnica. Leśnica i Szymiszu to dwie imię do mowy. Już jesteśmy, kochani. Zaraz pokażę wam backstage. Podaj cztery podstawowe składniki. Z czego się z czego co się robi? Zryw podaj mowa do niej. Proszę. Nie, nie. Lepsze jest. Jesteśmy na koncercie. Jeszcze raz, na to w Strzelcach Opolskich. Jesteśmy już pod sceną. Szykujemy się na koncert. Ja ładuję telefon, więc za bardzo trochę nie mogę chodzić. W twojej wiatrze. Ale pokażę wam tutaj moje kostiumy. Się szykują. Zaliczymy ten mój zakaz tego. Jedziemy. Ile sukienki. I inne duperelki. Ale mamy statystę. Zastanie mnie gdzieś z komunikacja. Nerwosik, nerwosik. Także co, no dzisiaj mamy ostatni plener koncertowy. W sumie bardzo, bardzo taki fajny, symboliczny moment dla naszego koncertu co roku, dla naszego zespołu co roku, ponieważ przechodzimy w koncerty halowe i klubowe, a plenerowe zawsze się wiążą z super emocjami i fajnymi wspomnieniami. Już takie szkoda się kończy. No ale już jest zimno, dzisiaj jest nawet tak chłodnawo, więc dzisiaj ostatni plenerowy koncert. Będziemy go świętować prawdopodobnie w Opolu. Przyjdziemy się z zespołem. Jest tak? O, super. Co ja chciałam wam powiedzieć jeszcze, moi kochani drodzy fani? Chciałam wam powiedzieć, że jutro, jak tylko wrócę do Warszawy, to rozjadamy z Tomkiem Lubertem do ostatnich chórów do płyty Virgin. I tak naprawdę kończy się. Płyta, moim zdaniem jedna z lepszych, jak nie najlepszych naszego zespołu. Nie mogę się doczekać, co powiecie. Czy wam się spodoba? Jest na pewno, że tak. A tymczasem... Może przejdę się w razie, Tego, co dzieje się na świecie. Pozdrowienia od Snake'a. To nie jest zdjęcie, pozdrów fanów. Pa, pa. Ale nie, teraz kto nie odpowiedział, to odpada. A jak to się wchodzi do waszej garderoby? Pierwsze pytanie. Tamtędy. A, dobra. Nie ma nikogo? Gdzie jest zespół? Którego roku pochodzi akcja na ciebie? Cześć! Co? I pozdrów fanów. Pozdrawiam fanów, a bo to jest na żywo. Tak. Pozdrawiam. Ojciec, pozdrów. A masz fryzurkę taką? Hej, pozdrawiam. Tak. Niewystrzyżony ojciec. Tak. To po chwileczkę, dobrze? Przejazdy, był, ale był. Ale Sowa gdzie jest? Nie ma Sowy? Szpital powiatowy Strzelca Opolskich nosi imię... A, na scenie. No dobrze, kochani. Za 10 minut wchodzimy na scenę. Także już muszę się powoli przygotowywać, tam skupić albo nie wiem co. Następna runda, szanowni państwo. Zostało jeszcze 5 osób, proszę bardzo. I uciekam na scenę. Także mogę wam odpowiedzieć na kilka pytań. Akurat tak się jakoś złożę, że zdążymy.
więc śmiało zadawajcie pytania. I myślę, że tak z 5-6 ogarniemy. Legnica pozdrawia, też pozdrawiam Legnicę. 3, 2, 1. Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. No. No tak, gdzie ta licytacja? Na moim Facebooku dzisiaj dałam link. Licytacja nazywa się Poznaj Gwiazdę. Jest to strona, gdzie odbywają się różne licytacje na szczytne cele. Także możecie tam znaleźć też tą tę moją. Sandomierz też pozdrawiam. Gdzie mam następny koncert? Koncert możecie sobie obejrzeć na dodanet.pl. Już niedługo będzie aktualizacja o trasę koncertową Virgin, która będzie silną trasą koncertową klubową, zaczynając już na początku listopada. Także myślę, że to będzie coś bardzo, bardzo fajnego. Chicago pozdrawia. Kochani, już niedługo widzimy się w Chicago. Będę w Chicago na początku grudnia przez tydzień. Będę brała udział w różnych eventach związanych z premierą filmu Pitbull, do którego napisałam piosenkę razem z Tomkiem. Może się uda też zaśpiewać ten numer w Chicago. Ale z pewnością spotkam się z moimi fanami na tej premierze. Także zapraszam Was serdecznie. Ta premiera chyba się odbędzie 2 grudnia. Rafi w Chicago 2 grudnia jest premiera, nie wiesz? Tak, uplanowany. Czy tam 4 jakoś 5, nie? Coś takiego, no. Na początku. Dobra, dobra, super, dziękuję. Brawo. Następna runda. Ale wiedza ma niesamowite. Proszę wyciągnąć. Szanowni Państwo, powoli zbliżamy się do finału. Zaraz wiemy, kto dzisiaj będzie patrzył na telewizor w domu. To tak, kiedy będziesz w Opolu. No teraz jestem w Czechach Opolskich, więc mi niedaleko, więc to szybciej przyjedziesz do mnie na koncert niż ja do Opola, więc zapraszam bardzo serdecznie. Już za chwilę wchodzę na scenę, więc więc wpadajcie śmiało. Muszę namierzyć to i to ja. Następna runda. Ostatni, mam nadzieję, teraz już będziemy, bo dwóch telewizorów nie mamy. Pozdrawiam wszystkich, którzy się dołączają i za chwilę muszę kończyć, muszę iść na scenę. I zaś może chcę zaśpiewać fantastyczny koncert, zniam się za moimi fanami. Także nie, dziękuję za komplementy, ale naprawdę nie wyglądam ślicznie. Jestem po ciężkim tygodniu, trochę nie wyspałam się. Więc od jutra zaczynam znowu się wysypiać, treningi, wszystko, także... Cześć Sylwia! Pozdrawiamy Sylwię. Chciałabym Wam pokazać tę scenę, tylko właśnie zastanawiam, czy jak wejdę z tym telefonem na tą scenę, to nie będę wyglądać jak jakaś wariatka. Ale z drugiej strony... Tak wszyscy mnie za tą wariatkę mają, więc... I następna runda, żeby się na pytę do mamy jeszcze pytania, dobrze. Proszę, także pozdrawiam 1000 followersów. 3. To jest bardzo, bardzo miłe za każdym razem, kiedy jesteście razem ze mną. Ja uciekam do toj to ja, a następnie na scenę. I może zrobię jakąś wideorelację jeszcze z bisów, żebyście zobaczyli, bo jest naprawdę mnóstwo ludzi pod sceną. Tak zwanego końca nie widać, więc na pewno będzie fajna atmosfera i będzie co pokazać. Także co, pozdrawiam Was bardzo, bardzo mocno. Jeszcze mnie tutaj menadżer nie wywołuje, więc nie chcę mi się tutaj z Was zanudzać, ale najwyżej się połączę po raz kolejny, jak już będę wychodzić na scenę. Ciao!